cudowne kazanie i w ogóle za tę taką, no, za tego ducha, który nas jakoś tak w ogóle piękna psa. I w ogóle pozdrawiam całe Podkarpacie do Bieszyn i panią taką, którą poznałam przez Radio Maryja, panią Marię Gancarz, a w samym miejscu piastowym księże biskupie na placu, ale ja stałam sieniczki, panią Wandę Turek, której rodzice byli tam, ja tu było wiele lat temu, la, 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 la. Z miejsca piastowego i znanych ludzi, to proszę serdecznie pozdrawić ode mnie z Warszawy. Zainspirował mnie telefon, bo już zaczęłam z tobą, że czasem dzwoni, ale no, cudowna dzisiaj ta msza i dziękuję jeszcze raz serdecznie księdzu biskupowi, ale zainspirował mnie telefon najpierw tego pana, który tą córeczkę leczy i rzeczywiście co za człowiek, który... Pan Michał, tak? On zna, ja w ogóle go pozdrawiam, jaką ta rodzina Radia Maryja, dlatego że on po prostu zna całą historię tej choroby, jak on kocha, znaczy kocha to dziecko, to oczywiste, ale jak on profesjonalne te wszystkie zapamiętuje, mógłby być właśnie lekarzem. I życzę temu dziecku żyć i zdrowia. A druga sprawa, no i kocha to dziecko w taki cudowny sposób, no taki żarliwy. A druga sprawa jeszcze, pani zainspirowała, pani Waszowa, którą też pozdrawiam. I chcę pani powiedzieć, że w Warszawie ludzie przeżywają tragedię na Nowym Świecie, nad Wisłą. Teraz się liczy tylko pieniądz i można 10 razy interweniować i u nas jest to samo. Ale dobrze, że ksiądz, że ojciec życzy, radził coś, ale to jest czasem nie do okiełznania. Po prostu pieniądz się liczy i pozwala się na to i samorządy też pozwalają, bo mają tego widocznie jakieś, znaczy nie korzyści, no ale nie są przekupywane koniecznie, ale jednak pozwalają. Pani Mario, ja myślę, że zacznijmy robić imprezy w urzędach. Ale to jest straszne. W ciągu pracy my się dobrze bawimy od 8 do 13, prawda? I w urzędzie robić imprezy każdego dnia. To byłoby może najlepiej. Jak ktoś nam robi imprezy każdego wieczoru i uważa, że to jest dobre miejsce, prawda, że my możemy wypocząć, my możemy się przygotować do następnego dnia obowiązków i tak nam się należy przez 2 miesiące, bo są wakacje, no to my róbmy od marca do maja imprezy w urzędzie, który nam to zaserwował. A propos urzędu i samorządu, co tu mówić? Ja już kończę na ten temat, ale jeszcze jedno słowo jeszcze. Mianowicie, co tu mówić, skoro na Saskiej Kępie w nocy o 3 nad ranem myje się przez tanki z głośnym sprzętem. Ja rozumiem, że się myje, ale ci ludzie tuż mieszkający przy przystankach... No, pani Mario, żebyśmy za daleko nie odeszli. Dziś ale mówię do razie, że cisza nocna jest teraz nieprzestrzegana, to jest dziś. A teraz ostatnia rzecz. Chciałam powiedzieć, bo tu państwo mówią wszyscy jednym głosem, pozdrawiam też państwa, którzy nie pozdrowiłam, że ja tutaj domownik jeden zajrzał do internetu w czasie, kiedy państwo się zastanawiali wszyscy, jak to, co to jest, dlaczego no tak się rozbija naród. Ja pomyślałam sobie o tych zaborach, zaborach rozbijano, bo były karczmy, potem, a teraz muszę sprawdzić, że jak 23 zł kosztuje, tutaj to nie jest to rewelacja. Jeżeli 23 zł kosztuje pół litra wódki, to 2 zł jest produkcji, 5 zł marża, a 4,30 podatek VAT i 11,38 akcyza, czyli podatek VAT i akcyza, sumie 16 zł pobiera państwo. Czyli do budżetu to idzie państwa, z tego państwo daje być może i plus 500, nie wiem, i jeszcze do tego na anonimowych alkoholików to idzie, na poradzie alkoholowej, to jest paradoks. I tu trzeba systemowe rozwiązań, skoro 70% ceny wódki 23 zł idzie do budżetu państwa. I tu jest jakiś również, no teraz mi powiedział to pewien domownik, który ma dostęp do internetu, a ja nie. I mnie to zaskoczyło. Ja nie wiedziałam o tym. I to można przeczytać, nie jest to żadna tajemnica. I to jest sprawa tego, że trzeba tu państwo jakoś powinno, no nie wiem, 23 zł z tego 16 i do budżetu, czyli 70%. To znaczy, że potem się wydaje to na różne cele porządne, ale także na leczenie tych alkoholików, którzy po prostu no, piją, bo no nie wiem, niby wódka nie jest taka droga, ja nie piję, ale pani Mario, ja dziękuję. Pani Jola, widzę, mam jakieś cyferki. Ja tak zachęcam do ruchu oporu, bo my dzisiaj mówię o pobożności maryjnej, działalności apostolskiej, apostolatu przyszłości. Tak, ja bym się
co ten alkohol właśnie powoduje w ciągu tylko jednego dnia. Czy to są zyski, czy to są ogromne straty, jakie państwo musi właśnie nasze ponieść na właśnie przeciwdziałanie tym skutkom tego alkoholizmu. Tylko dzisiaj, podczas tego jednego dnia, 330 osób trafia do szpitali przez zatrucie alkoholowe, w tym być może 4 osoby stracą życie. W 6 wypadkach jest 7 rannych, 1 osoba zginie. 1 osoba popełni zabójstwo. 7 osób samobójstwo. Ucierpi 140 osób przez przemoc domową. 1 osoba zostanie zgwałcona przez pijanego. 6 osób poniesie uszczerbek na zdrowiu. 12 osób ucierpi w bójce. Totalnie 40 osób kończy sprawę. Pięcioro dzieci urodzi się z zespołem FAS. 19 osób umrze przez różne choroby, które dają początek właśnie przez alkohol, biorą początek od alkoholu. 16 osób dowie się właśnie o nowotworach. 57 osób traci życie lub zdrowie. I jeszcze jedno, według PARPY 7529 dzieci rodzi się rocznie z FAS. Ileż państwo musi w ciągu tego jednego dnia wydać pieniędzy na te wszystkie złe rzeczy? Z zasłużonego zwycięstwa cieszył się pomocnik korony Jakub Żubrowski. Stawili Ekstraklasy na czele Jagiellonia Białystok, zarob 5-9 punktów. Poddali mnie na Zagłębie Lubin i otrzymali Górnik Zabrze i Wisła Kraków. Korona jest 7, Krakowia 9, oba zespoły mają raczej po 4 punkty. Piłkarze Legii Warszawa po porażce w Kazachstanie z Astaną 1-3 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji To są liczby, które porażają. Piotr Kampan z Bartoszem Łusiakiem, Grzegorz Białek z Michałem Brylem, po dwóch dniach grupowych zapewnili sobie awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej w Wiedniu. Mariusz Kurtyl z Kacprem Kujem, w jakim mają na koncie zwycięstwa. Porażkę za tym środę zagrają z amerykańskim duetem Phil Dolhauser i Nick Lucena, zajmujący drugie miejsce w światowym rankingu. Niedorośnie, wielu lat nie dożyje. Co to dziecko roku zorganizuje Paryż, a 4 lata później Los Angeles. To oficjalne stanowisko Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ma być jednak zatwierdzone. Kochani radiosłuchacze, gdybyście takie dziecko zobaczyli i wiedzielibyście w oczach tego dziecka, to że ono nigdy świadomie nie powie mamo, tato, to dziecko potrafi zasnąć tylko wtedy, kiedy ojciec koło mu położy albo matka na swoim ciele. Dopiero wtedy to dziecko stanie się, poczuje bicie drugiego serca, kiedy poczuje ciepło, wtedy to dziecko jest w stanie spokojnie zasnąć. Głównym powodem zakazu jest nadal niedziałająca agencja chciało pięknie żyć. Wódka zabrała temu dziecku już na starcie. Czas na pogodę. Tym nocy na wszystko, w centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwy słaby deszcz na pozostałym obszarze. Numery mamy jeszcze, drodzy Państwo, na niecałe 20 minut. Dziś jesteśmy w miejscu Piastowym, w szczególnym miejscu świętego Michała Anioła, błogosławionego księdza Markiewicza. Temat nasz: pobożność maryjna w działalności apostolskiej, apostołów trzeźwości. Tutaj też 11 czerwca miała miejsce koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Można powiedzieć taką okrągłą, setną rocznicę i właśnie wpływ tych nabożeń fatimskich, kultu figury Matki Bożej Fatimskiej i ten proces wyzwalania z nałogów i pijaństwa. Państwa doświadczenia, Państwa głosy, czekamy jeszcze, telefon 13 433 92 25 13 433 92 25.
drugi 13 435 30 10, 13 435 30 10. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo. Na wieki wieków, amen. Pan się nam przedstawi. Dobry wieczór, przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa na dzisiejszą interakcję. Halo, halo, radio wyłączyć, bo Pan jest na antenie. Tam może gdzieś to nam przeszkadzać, Panu przeszkadzać. Więc jeżeli poprosimy bardzo, nie wiem, czy się słyszymy, czy jakoś się nawzajem próbujemy trochę. Trzeba sobie ufać. Natomiast myślę, że te nasze dzisiejsze rozmowy też jakoś pokazują nam to, że zaufanie możemy budować, że za to zaufanie jesteśmy jakoś też odpowiedzialni. Proszę bardzo, Radio Maria. A przy tym jeszcze dbać o zdrowie, uprawiać sport i być zadbanym. Choć tego zdaje się oczekiwać od nas świat, to może nie na tym polega panowie, dobre życie. Tak nie przystoi prawdziwym mężczyznom, żeby takie próby tutaj robić. Mężczyzna zaczyna i kończy i z podniesioną głową, wie co chce powiedzieć. Prosimy bardzo. Możemy sobie, mówiąc kolokwialnie, o, kolejny odważny mężczyzna. Chociaż nie chciałbym wam panowie odbierać tutaj czci. Proszę, o, niewiasta jest. Prosimy bardzo. Oraz pan doktor Piotr Jakubowski. Dobry wieczór, pani nas zawstydza. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No bo trzech mężczyzn, tak mi się wydaje, tak trochę wystartowało i nie udało się, ale niewiasta uratowała ich. Pani ma na imię? Anna. Dziękuję. Proszę powiedzieć do nas słowo. Właśnie walczę też tak samo z alkoholizmem syna, chociaż nie powinnam walczyć, powinnam go zostawić samemu sobie, ale ponieważ wszędzie żąda, robię wszystko, jeżdżę na różne msze uzdrawiające, wyzwalające, robię tylko, żeby przestał pić. Ja wiem, że jestem bezsilna, że nie powinnam tego robić, powinnam zdać się tylko i wyłącznie na Jezusa. Ostatnio tak robię, zostawiam go samemu sobie, wyjeżdżam tam, gdzie mam ochotę. Ale co to znaczy, że świat... Po prostu przestałam go pilnować, przestałam nad nim czuwać, przestałam go rozpieszać, przestałam kontrolować. No, kto nas ale patrzeć nie mogę, jak on się męczy. A pani czuje się... Pani Anno, pani się czuje winna? Bo pani tak powiedziała, że przestaje go rozpieszać. W początku tak. On ma już 30 lat. W początku czułam się, teraz ja z tego... Właśnie ja teraz należę do grupy Alano i ja z tego po prostu wychodzę. Ja staram się... I prowadzić swoje życie zupełnie inaczej, zupełnie nie wtrącając się do niego. To jest bardzo ciężko, bo gdyby to był mąż, to ja uważam, że byłoby inaczej. Ale jeśli jest dziecko, to matce naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. A od kiedy on pije? Był taki okres czasu, że ja po prostu nie zauważyłam tego, kiedy to się stało. Ale piję tak naprawdę od 10 lat, kiedy skończył, kiedy rzucił szkołę, nie rzucił szkoły, tylko skończył szkołę zawodową, samochodową i od tego momentu. To jeszcze nie zauważalnie, jeszcze nie wiedziałam, jeszcze zwracano mi uwagę, że tam gdzieś po marihuanie może na lekcjach był czy gdzieś. Ale to ja tego po prostu jeszcze nie wiedziałam, za mała moja wiedza była. Potem, kiedy weszłam w krąg właśnie tych współuzależnionych matek, żon, to wtedy zrozumiałam, że coś się złego dzieje. Był na jednym odwyku w Suwałkach, był na różnych już takich odwykach, tam w Mrągowie, w Giżycku i to wszystko wychodził z tego, ponieważ nie chciał sam, ja po prostu jeszcze wtedy mogłam zamówić. Wtedy wychodził tylko z tego odwyku i zaraz natychmiast przed do parku, tak jak poprzedni ludzie mówili, że są głośne zabawy, że młodzież głośno się zachowuje. I od razu w parku przynosili go już na rękach, tak konkretnie zalanego. Teraz ma 30 lat, ma uszkodzoną wątrobę, nie wiem co jest. W tej chwili po roku czasu znowu spadł w ciąg. Nie był to krótki ciąg, ponieważ pije już tyle lat, więc te ciągi są tak krótkie, dni picia są krótkie, a wychodzenie z tych dni picia jest coraz dłuższe i coraz cięższe. On wymiotuje krwią. Nie da się w żaden sposób namówić na leczenie, w żaden. W tej chwili też wyszedł z kolejnego ciągu. Wczoraj rozmawiał jeszcze ze mną, bo byłam też daleko, byłam we Wrocławiu na wycieczce, więc wczoraj rozmawiał ze mną, że tak, że pójdzie do lekarza. Dzisiaj dzwonię do lekarza, umówiłam się na jutro na 16. On mi pisze w SMS-ie, bo ze mną nie mieszka, mieszka z ojcem. I on mi pisze w SMS-ie, że on do żadnego lekarza nie pojedzie. I mnie po prostu serce pęka. Ale co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Ja też tak samo, jak poprzedni mówili,
słuchacze mówili, że naprawdę u nas w Polsce jest za duży dostęp do alkoholu. Za duży. CPM. Wszędzie na każdej stacji benzynowej. To jest naprawdę tragedia. Ja nie wiem, czy po naszym kraju to wszędzie tak jest. Ale my mamy taki łatwy dostęp do tego alkoholu, że po prostu walczymy z narkotykami, walczymy z uzależnieniami innymi, a naprawdę nikt nie pomyśli, jakim strasznym narkotykiem jest alkohol. To jest niesamowite, jak niszczy. Pani, to poprosimy też naszych gościów, jakieś słowo. O pani będziemy już pamiętali, o synu. Proszę Państwa, ja bym tylko chciała, ja bardzo się w tej chwili, bo ponieważ wiedzę, wiecie Pani Kulkaszowa, że jeżdżę na te różne mityngi, słucham alkoholików, jak oni z tego wychodzili, bo byłam teraz w Licheju. To są tysiące ludzi, którzy z tego wyszli, którzy żyją trzeźwo, znają trzeźwe życie. Ja słyszę ich rozmowy, oni mówią wszyscy, tak jak jeden, w inny sposób każdy, ale do tego samego zmierzają. Im pomógł inny alkoholik. Że stanął na mojej drodze kolega, stanął na mojej drodze ksiądz, który się tym zajmuje, stanął na mojej drodze przyjaciel, jakaś kobieta. Nigdy nie posłucha się żaden alkoholik, matki albo żony. Ja jestem jego największym rodem. Ja. Tak mi powiedzieli lekarze, terapeuci i tam, gdzie chodzę, wszyscy mi tak mówią. I modlę się w tej chwili już nie o trzeźwość syna, tylko modlę się o człowieka, żeby Jezus zeszło człowieka, który by wziął tego kamień. Posłuchaj, chodź, pójdziemy, spróbuj przeżyć. No gdzieś poczuła się, ona jest fantastyczną osobą, ale przy tym swoim braku czegoś, Tania, no, można modlić się dalej, zaprezentować przed jurorami ciskającymi X albo przed anonimową publicznością. Niewiasto, pozdrawiamy, sił życzymy. Istotą, niewiele to, ma silne skołatane serce. Właśnie, że moje dziecko jeszcze będzie szczęście, taka presja z mediów już na wobec dzieci, że mają być najpiękniejsze, ma dzieci z wielkim talentem, dzieci, które potrafią śpiewać anioprówkowe. I to wszystko sprawia, że na przykład trochę wypacza taka granica normalności. To znaczy, wydaje nam się, że jeżeli dziecko jest w sposób przeciętny, dostał czwórki, kochany, po prostu sobie, nie wiem, biegać za piłką. Aniu, i tak właśnie trzeba, że jako mama wiadomo, że kocha Pani swojego syna bardzo i chcę tylko jedną radę dać Pani, żeby Pani nigdy nie zwątpiła w modlitwę, żeby Pani zawsze za niego się bardzo gorąco modliła codziennie się modliła jako matka i Pan Bóg wysłucha. Człowiek jest czasem bezradny, bezsilny, nie wie co zrobić, ale jeżeli się otoczy z nami taką naprawdę gorącą, szczerą modlitwą i nie wolno ustawać tej modlitwie, to Pan Bóg przyjdzie z pomocą. Taki przykład tej właśnie wiary i modlitwy, ponieważ moja mama miała taką ładną koleżankę, która jej ojciec był alkoholikiem, ona też zadał z nauk i jej synowie też zaczynają pić. I wzięłyśmy tutaj razem, miasta przyjechała, nie wytrzymała do mszy świętej, mama dała jej na bilet do domu autobusem, poszła do sklepu. Pobiła, co nie wytrzymała. Była raz, u nas drugi, ja idę na odwyk, naprawdę dam radę, ja chcę. Nic to nie dało. Rodzice pojechali na tą pielgrzymkę, jak to mówiłam, co ja właśnie organizuję. To było końcem czerwca. I mama dała nam mszę. Przez jeden miesiąc rodzinie przyszła właśnie wizytacji tej koleżanki. I ona już jest czwarty tydzień na odwyku i mówi, że jej się to podoba. Ona chce być właśnie z tego wyjść, że po prostu ona może tutaj zostać. To jest tak dobrze, nigdy tak dobrze się nie czuła. I właśnie jak to mama powiedziała, no wiara. Wiara i modlitwa. Pojechała do Matki Bożej, do cudownego obrazu i dało się. Bardzo ważnego tematu, który dla mnie w tym uczeniu się pomocy dla ludzi uzależnionych i współzależnionych, to nas do szczęścia nie doprowadzi. Myślę, że o tym wiemy, ale jest coś takiego jak miłość wymagająca, innego, który matka jest musi bardzo często powtarzany i potem powtarzamy bardzo sobie wielkie wymagania. A mianowicie, że ja sobie nigdy nie zapomnę, jak ja byłem wewnętrznie bardzo wzruszony, a powiedziałem matce i ojcu, że muszą spakować syna i jego walizki wystawić za drzwi. I tak było, że on płakał za tymi drzwiami, a ona po drugiej stronie z mężem. I w końcu on wrócić i wiedział, że nie ma żadnego komfortu picia. Uprawiać jogę,
Poza tym, że pewno w mężowi też trzeba się spodobać, więc do fryzjera raz na jakiś czas trzeba pójść. I to jest właśnie ta umiejętność godzenia wszystkiego, którą wydaje mi się, że właśnie to nam się wpaja. I znowu ten człowiek się śmiga. I to jest różne. Przyznam się, że czasami z takim ogromnym takim szacunkiem patrzę na w ten sposób zbudowana, żebyśmy na tą miłość matczyną ojcowską, która bardzo wiele kosztuje. I to, co ta pani przed chwileczką tam mówiła do nas, ja panią bardzo tak serdecznie pozdrawiam, ale proszę pani, żeby gdzieś tak w głowie nie przyszło do głowy, że to wszystko nadaremnie, że to po co? To jest po prostu cały czas uruchamianie miłości matczyny, która niesamowicie panu dużo kosztuje. Pan się ciągle uczy, bo to całkiem coś innego pan też zostawiła. Pan tego nie zostawia, uczy się i ciągle się zastanawia, no jak to będzie, żeby moje dziecko właśnie było takie spokojne i siedziało w tym kącie kościoła jako część. No tak, myślę, że my też cały czas jesteśmy w relacji do drugiego człowieka, tak? I może to są bardzo trudne, ktoś powie jakieś toksyczne, ale to jednak jest serce matki, serce syna. Trudno coś powiedzieć o tym, jak to ma wyglądać. Żaden z nas nie da takiej recepty, zrób to i będzie pewne, ale to jest też takie zmaganie się. To jak droga przez małżeństwo, przez życie kapłańskie. To nie jest tak, że to wstrykniemy i to się wszystko gdzieś dzieje samo. Samo z siebie to nieraz jest bardzo okupione wielkimi trudami i wielkim krzyżem. Mówi, ojcze, to wszystko jest prawda. Swój ojciec mówi przed chwilą, ale prawdą jest również to. I społeczeństwo ma prawo oczekiwać, rodziny mają prawo oczekiwać od rządzących, od samorządowców, od decydujących o losach naszej ojczyzny, żeby stworzyli bardzo przyjazne warunki do wychowywania w trzeźwości. To taka ogólniejsza kwestia. To nie chodzi o klosz. To nie chodzi. To nie chodzi. W tym konkretnym wypadku, kiedy ktoś, powiedzmy sobie, sięga po alkohol, to, jak mówi często, powtarza ksiądz profesor Marek Dziewiecki, potrzebna jest tak zwana twarda miłość. Ty rozrabiasz, ty płacisz rachunki za to rozrabianie, nie kto inny. Ale ja właśnie myślę, że to ogólniejszej myśli. Te myśli, którą wyraziłem trochę na początku naszego spotkania, musimy stworzyć bardzo przyjazne warunki dotyczące troski o trzeźwość narodu. Tak jak pani wspomniała, na każdej stacji prawie jest alkohol. I on jest groźny nie tylko dlatego, że poza tam kierowcy, ale przede wszystkim jest groźny dlatego, że jest to całodobowy błąd sprzedaży alkoholu. Całodobowy błąd sprzedaży alkoholu. Tak jak było to już w naszej podczas różnych wypowiedzi wspomniane, przecież całodobowy można w Polsce kupić alkohol. Alkohol jest tak dostępny, jak chyba w żadnym innym kraju. Dostępność fizyczna, ekonomiczna, reklama, to wszystko musi robić swoje. Jeśli byśmy sięgnęli po te trzy bezkosztowe dla społeczeństwa, dla państwa bezkosztowe sposoby walki z problemem alkoholu, to mamy, tak jak mówią fachowcy, około 20% mniej problemów. Od razu, jeśli zastosujemy je, powiedzmy sobie, w naszym życiu społecznym. A 20% to jest 20% mniej problemów. To każda taka sytuacja, o której tutaj mówiła przed chwilą pani, rozgrywa nasze serce. To znaczy, że my jesteśmy tak otępiali, że nam to nie przeszkadza. Nie przeszkadza? Od razu 20% mniej? Tak, lubimy mieć problemy? No, lubimy, niestety lubimy mieć problemy. Ale te problemy są też kupionymi problemami. Proszę zwrócić uwagę, po korytarzach sejmowych masę lobbystów. Przecież jeśli my mówimy teraz o tych problemach w naszej audycji, ale mówimy podczas kazań, Narodowy Kongres Trzeźwości, to już są kupione artykuły, kupione przez przemysł alkoholowy. Przecież oni dysponują potwornie dużymi środkami. Dla nich kupić kilka artykułów w gazetach, nawet czasami powiedzmy sobie katolickich, to jest nic. Musimy być czujni i wiedzieć, bo fachowcy wiedzą, bo przeczytają danego artykułu, dzwonią do mnie fachowcy i mówią,
ten artykuł jest kupiony przez takie i takie, przez takie i takie powiedzmy środowisko, czy ciężkich alkoholi, czy powiedzmy sobie przez przemysł piwny. Musimy mieć tego świadomość, że to nie jest tak, że to jest dzieło przypadku, że pijemy dzisiaj więcej za demokracji, o 40% więcej w Polsce spożywa się alkoholu niż za czasów komunizmu. Nikt z nas nie chwali tamtego systemu, ale tak jak mówiliśmy poprzednio, że komuna rozpija naród, to teraz mówmy szczerze, demokracja rozpija naród. Bo tak trzeba to powiedzieć, a może inaczej trzeba powiedzieć, bo tak jak pan profesor Wojcieszek, który dzisiaj mówią tak, że jesteś wolny, ale wolność to nie jest samowola, tak jak uczył nas papież. My nie jesteśmy, jesteśmy ludźmi wolnymi, my chcemy być wolnymi. To ku wolności wyprowadził nas Chrystus, ale nie ku samowoli. Nie ku samowoli. Proszę zwrócić uwagę, że powiedzmy sobie, jeśli mamy się 1,5 miliona dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, to jak powinien być wyglądać wielki wysiłek społeczeństwa, finansowy, organizacyjny, żeby te dzieci wyrwać z tego środowiska. Dlaczego? Bo one mają 4-krotnie większą szansę stać się alkoholikami. Jeśli jedno z rodziców jedno z rodziców ma problem alkoholowy. Przecież my to wszystko wiemy. To są wszystko badania naukowe. Powiemy to wszystko podczas 3 dni na kongresie. Planujemy wydanie porządnej publikacji, ale tak naprawdę no nie jesteśmy ludźmi bezrozumnymi, nie oceniającymi realnie tego, co się dzieje wokół nas. A mimo wszystko, tak jak ta pani mówiła z Rzeszowa, no stajemy wobec prostego problemu. Tym problemem powinni się zainteresować władze miasta i policja, i nas tym tego dnia tego problemu powinno nie być. Ale ktoś wpływowy, w cudzysłowie, ma w tym interes. A jak ktoś wpływowy ma w tym interes, na korytarzach sejmowych, czy w naszych miastach, miasteczkach, gminach, urzędach i tak dalej, no to stajemy wobec pewnej bezradności wobec tych problemów. Do końca w to nie wierzę. Ojcze, bo ojciec się tym problemem mniej zajmuje. Gdyby ojciec zajmował się tym problemem 10 lat, tak jak ja się tym zajmuję. To znaczy, że jakiś samorząd, jakiś prezydent, no to mówimy, dajmy na to Sejm jeden, no tak, ale jest uwikłany w jakieś interesy? Proszę drugiego ojca. Jest tak uwikłany, że mu zabraknie pieniędzy, nie wiem, na wybudowanie ścieżki jakiejś rowerowej? Nie, to tak nie o ścieżki rowerowe chodzi. Ja tłumaczyłem, że liczba punktów sprzedaży do pewnego czasu była zarezerwowana dla centralnego przydziału, czyli władze centralne decydowały. Postanowiono, że liczba punktów sprzedaży alkoholu będą decydować samorządy, bo któż będzie bronił obywatela bardziej niż samorząd. Niż samorząd wygląda na to w nosie. Nie tylko w nosie, drogi ojcze. Rzecz polega na tym, że w samorządach, w miastach, miasteczkach, gminach, miejscowościach żyją tak zwani wpływowi ludzie, którzy sponsorują to czy tamto. Ale po co mi taki sponsor, jak on się rozpija młodzież? Właśnie. No i może taki samorządowy pomyślał, że może mojego syna ktoś zabije, bo popił, a może mój syn się rozpije i tak dalej. To nie mają wyobraźni ci ludzie. Właśnie. Tej wyobraźni nam brakuje. Ale przede wszystkim wracam jeszcze do pierwszej mojej myśli. Przede wszystkim to, co my dzisiaj tu robimy i te telefony, które płyną do nas, one pokazują realną sytuację. Realna sytuacja, jaka jest w naszym społeczeństwie. Bólu, cierpienia, pewnej bezradności, wobec której stajemy. I tak naprawdę to musiałaby powstać nowa solidarność. Tak jak rodził się ruch Solidarności, wyzwalający nas z niewolenia zewnętrznego, to teraz trzeba powołać to, co powołał ksiądz Krasnicki. Krucjata wyzwolenia człowieka. Krucjata. To jest krucjata. To nie jest grono osób, powiedzmy sobie, dobrze czujących się między sobą. To jest krucjata. To jest walka. To nie jest kółko adoracji. To jest krucjata wyzwolenia człowieka. My walczymy o wolność. I w 18 roku, 2018 rok, już mało brakuje, już tylko w połowę roku 17 i będziemy mieli 2018 rok i będziemy, co będziemy robić? Będziemy strzelać, będziemy robić spotkania, będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania naszej wolności zewnętrznej.
wewnętrzne okazja do otwarcia kolejnych punktów sprzedaży alkoholu. O właśnie, między innymi. Ale wewnętrznej? A jesteśmy zadowoleni wewnętrznie. Wewnętrznie, Sywareńko. Jak będziemy obchodzić uroczystość? Czego? Przecież my stajemy się narkonarodem. Narkonarodem. Bo alkohol jest czwartym pod względem siły działania narkotykiem. No to też nikt w prawie o tym nie wie. No. Gdyby alkohol wynaleziono w 2017 roku, 31 lipca 2017 roku, drogi ojcze, to jutro ojciec miałby tenże, powiedzmy sobie, alkohol na liście produktów zakazanych, tak jak powiedzmy sobie dopalacze, które nowe i my wpisujemy na listę. Natomiast to jest czwartym względem siły działania narkotyk, który przynosi jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o szkody społeczne, które on wytwarza i duchowe, i społeczne, i tak dalej. I my to wszystko wiemy, to jest literatura, i tak dalej. Ja tylko się dziwię, mówię sobie, drogi ojcze, bo używam takiego złośliwego argumentu, jeśli, bo tutaj słuchacze rozumieją, o czym mówimy, ale jeśli słuchacze nie rozumieją, młodzi rodzice, czy przygotowujący się do małżeństwa i opowiada mi o tym, mówię, róbcie coś, róbcie, stawajcie w jednym szeregu do walki o trzeźwość narodu, bo to nie moje dzieci będą rozpijane, to wasze dzieci będą rozpijane, to wasze dzieci będą niszczone. To jest, ojcze, złośliwy argument, powiedzmy sobie, nawet nie teologiczny, bardzo złośliwy, ale ja czasami nie mam już argumentu, bo jeśli młodzi rodzice twierdzą, że ich to nie dotyczy, to ja mówię im, dotyczy, drogi tatusiu, siedzę na jednym ze spotkań szkolnych i młody tatuś, bardzo porządny człowiek, opowiada mi o tym i pokazuje, że to jest jego córka, którą pan dyrektor mianuje na ucznia. My mamy jeszcze jedną córkę, która jest trochę starsza, już się wstydzi siadać na kolanach tatusiowi, raczej się za chłopakami ogląda. Ja do niego mówię tak, proszę pana, bardzo się cieszę, że pan z nami dba, bo o te córki, tylko pan wykonał połowę pracy. On patrzy na mnie ze zgorszeniem, a ja mówię do niego, szanowny panie, jeśli te córki nie pójdą do klasztoru, to trzeba wychować jeszcze dwóch zięci. I dlatego rodzice nie mogą się, powiedzmy sobie, jakby dyspensować od tego, że u mnie w domu jest wszystko w porządku, to znaczy, że mnie ten problem nie dotyczy. Otóż dotyczy. Jeśli masz dziecko, dotyczy. Bo twoje dziecko będzie szukać męża, czy będzie szukać żony. I nigdy nie będzie szczęśliwy, jeśli znajdzie alkoholika, pijaka, komuś i tak dalej. Więc dotyczy to całe społeczeństwo. Bo jeśli nawet matematycznie policzymy milion uzależnionych i 3 miliony pijących ryzykownie, szkodliwie, to są 4 miliony razy ojca, matkę, córkę, syna, powiedzmy, że współmałżonka, to 4 razy 5 to 20 milionów. 20 milionów ma pośrednio czy bezpośrednio, powiedzmy, dotyczy ten problem. Dotyczy problem ogromnego cierpienia, bo my współcierpimy razem z tą panią, która dzwoniła i która walczy o własnego syna. Bo wobec takiego cierpienia trudno przejść obojętnie. Trudno, naprawdę trudno przejść obojętnie. Wobec cierpienia każdego człowieka. Cierpimy razem z tym synem. I cierpimy razem z nią. Razem z nią. Ale musimy stworzyć wielki front walki o to. Wielki front walki, bo inaczej nie poradzimy sobie. To są poważne sprawy. Nie wiem, może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Tak. I pani ma na imię? Tak. Teraz przechodzę do życia wzięte.
jednym obrazem. Pielęgniarka, która mąż wyjechał do Austrii, została z dwójką dzieci i doszło do tego przez długie lata. Miała wszystko finansowo. To były lata 80., koniec 70. Miała wszystko, bo mąż z Austrii przyjął. Tyle, że nie radziła sobie sama z sobą. Nie radziła sobie z dwójką tych chłopaków. Doszło do tego, że w jednym z nich upijała się. Jednym z tych chłopaków. Miała dużo pieniędzy, więc za pochenę chleba po kosztach płaciła 10 dolarów. Widziałam to samo. To, co ja mogłam w stanie zrobić. Dobra kobieta, bardzo dobra. Postanowiłam na początek zorganizować i przez tydzień, że ktoś z grupy osób zrzeszona z takim, nazwijmy to ruchu popularem, wtedy był ktoś taki znajomy, Krakowa, no w cudzysłowie powiem, modny, przypięty. Udało się zorganizować 10 osób, pamiętam, były to panie z Wrocławia, które z nią po prostu były. Były w domu. Druga rzecz, no pani mi zrealizowała, ja wszystko do niej dzwoniłam, już na telefon czułam, że jest w tak zwanym gazie. Ja już mieszkała w kółce, niedaleko, ale jest na zamoku, więc podjechałam razu pewnego obwodu. Wracają, nie, inaczej, poprosiłam, żeby przyjechała do mnie do domu. Przyjechała i była dość mocno pod wpływem alkoholu. Ale to ja się musiałam wyjechać na chwilę na pocztę, tam wysłać jakieś materiały w kongres. Wracając z tego, zupełnie nie wiem dlaczego, to nie umie powiedzieć, że zajechała. Jadąc do domu, przejechałam z Polski Głównej przez Skałkę. Wyszłam do klasztoru, do kościoła na Skałce, że w tym nie było nikogo poza panią wstrzymającą. No i tak wszędzie mnie legitymowano po drodze i ostatecznie dotarłam do jednego rajstu, któremu przedstawiłam po raz kolejny ten problem. I on się zgodził, że przyjedzie ze mną do domu. Do mnie do domu. Ta pani była w domu z osobą, która wtedy ze mną mieszkała, bo właśnie tego ruchu pokolenia. Ja dyskretnie do niej wszystko zadzwoniłam, że przyjadę do tym, żeby się szybko zainteresowała taką kolację w domu. No i tak się też stało. No i ojciec niestety zapytał, czy w habicie szybko cywilu ja bym wystawiłam wyszło. Wyszedł w habicie i zapytał mnie jeszcze jedno, czy wziąć wszystko sakramentycznie, widziałam, wziął. Przyjechaliśmy z mojego domu i wtedy ta pani, no troszkę krzyknęła, znaczy krzyknęła, no tak jakoś zareagowała. Może nie zbyt adekwatnie, aczkolwiek było, można było się tam dopatrzeć nuty oczekiwania. No i usiedliśmy wszyscy ze sobą, niby taka malutka kolacyjka, nazwijmy to. I później taka rozmowa o tym i owym i na tym się skończyło. I skończyło się na tym, że kiedy ojciec poprosił tą panią do jednego pokoju, w pokoju mojej mamy, i tam odbyła się spowiedź, którą jak się potem okazało, ona odbyła po 20 latach. I po tym wszystko oczywiście troszkę to było rozwinięte w czasie. I zdecydowała się północ, ja mówię, że wyjrzeć, że nie wyjrzeć, że tam to co podejmujemy, czy ja to inwestuję, czy nie. Konkretnie chciałam mi zaproponować trzecie rady. No i ona się zgodziła. To takie ryzykowne było, bo teraz to wiemy o tym Australii więcej, natomiast co ja wtedy zrobiłam? Miałam założenie i kartę. Musiałam ze wszystkim pracowałam od tak zwanego tyłu. Chodziło mi o zachowanie pewnej, no nazwijmy to tajemnicy, no tajemnicy, to było średnie, ona też pracowała. Założenie i kartę podpisała. Musiała podpisać zgodę, którą tą kartę ja do tej pory przytrzymuję w domu u siebie. Jestem potrzebna, ale chętnie się przytrzymuję. I przygotowałam sobie taki stolik z narzędziami, tym wszystkim, zaczęłam szukać sprawy, powstał następny problem. I to były, ściągnęłam tego drugiego jej syna, żeby mi pomógł znaleźć na sprawie strategię, bo nigdy nie było pracowy. I przy wpływie rozpaczy, naprawdę rozpaczy, zadzwoniłam do szpitala w Kobierzynie, to jest szpital psychiatryczny, z błaganiem, żeby pożyczyli mi tego sprawy, nie mówiąc na to, po co i tak dalej.
Zgodziła się, ale znowu przyszedł jakiś cios, który sobie nie poradziła i że dłubała sama, tak przepraszam, to by się zabrzmiało, ale tak to wyglądało. Pani Zewa, jeżeli mogę, tak wyjść. Tak, już, ja muszę powiedzieć. O to chodzi, prawda? Tak, i teraz, ale jaki był efekt? Jakby efekt był taki, że ona sobie podbija. Podbija sobie dalej, bo on się to wszystko. Ale ona pilna. To jest akceptowalne. To można jeszcze zaakceptować w porównaniu do tej osoby. I drugi przypadek, króciutko powiem. Nie możemy, bo się nie wyrobimy z czasu. Proszę mi wybaczyć, dziękuję. Tak, dziękuję serdecznie. Ojcze Janie, słowo jeszcze tak na podsumowanie naszego spotkania. Jesteśmy... Ja bym chciał jednak wrócić do tego tematu związanego z Najświętszą Marią Panną, Panią Fatimską. My mamy tu rekolekcje czerwościowe w okresie Wielkiego Postu i później rekolekcje czerwościowe w październiku. Bardzo pilnujemy sobie już chyba od 3 lat, żeby podczas rekolekcji przeźwościowych mężczyźni wzięli tę figurę Matki Bożej Fatimskiej i żeby nieśli na takie uroczyste miejsce tutaj w sanktuarium. Zwykły moment. Kiedy z takim wielkim wzruszeniem oni niosą tą figurę, właśnie zespół Gloria mi wtedy posługuje, śpiewając bardzo pięknie. I to jest taki moment, gdzie uruchamia się emocjonalną stronę i na tym buduje się może właśnie taką wolitywną decyzję, że ktoś uruchamia wolą, idę wolę i decyduje się. To jest jedno. Druga rzecz, jednak ta koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej wydaje mi się dla wielu ludzi jest jakimś źródłem takiego szczególnego spotkania z Matką Najświętszą i przekonania, że ona mi to pomoże. To nieraz można się zachwycić ludźmi, którzy się modlą, błagają Pana Boga o taką pomoc. I sądzę, że to sanktuarium, dzięki apostołowi Przeźwości, błogosławionemu Bolesławowi, to miejsce staje się takim szczególnym miejscem pomocy dla ludzi uzależnionych z niewolnictwa. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś byli z nami biskup Tadeusz Kolonakowski z Łomży, przewodniczący zespołu apostolstwa Przeźwości przy konferencji Episkopatu Polski, gospodarz tego miejsca, rektor sanktuarium ksiądz dr Jan Seremak, państwo Joanna i Krzysztof Bębnowie, dziękuję, dwie miłe panny, Kamila Wężynek i Aleksandra Puchalska. Dziękuję też Państwu za uwagę przed nami. Dziękujemy Państwu też za telefony. To życzymy wytrwałości, tak? Bo my też szukamy rozwiązań na nasze życie, ale nie ustajmy. I wysiłku, ja tak może trochę podburzałem, ale pomyślmy o tym, żeby też być takim zdeterminowanym, bo to nie chodzi, prawda, o jedną huśtawkę gdzieś tam na placu, że skrzypi, tylko to chodzi o życie ludzi. Tak, o życie ludzi. I my też, jeżeli nie przyciśniemy nawet samorządowców, no to też pytanie, czy my nie powinniśmy poczuwać się do odpowiedzialności za to, że dzieci sąsiadów na przykład, bo my może nie mamy dzieci, ale sąsiedzi mają dzieci i wiemy, że tam są dzieci sąsiadów, że te dzieci ktoś rozbija, tak? Bo ktoś chce tam czy dorabia, czy nie dorabia, ale naprawdę musimy być zdeterminowani, bo to nie chodzi o właśnie skrzypiącą huśtawkę, ale o bardzo ważne sprawy, o sprawę naszego narodu. Księże Janie, proszę poprowadzić modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Słów ze Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci. Chcę nawet uśpione, przez ten czuwają przy Tobie,
A kiedy zbudzi je zorza, nie siebie wielbią z weselem, nie chciał zdrowiu się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a ty z tym szatem przenikaj głębokie nocy ciemności. Postrasto Ojcze Najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą ducha jedności, króluje w blasku na wieki. Amen. Ty jesteś Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bo biedny jestem i ubogi, Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Nazwie coś ze słówkiem Sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Polegał on na tym, że dał jakąś to ma znaczenie. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją. Faktycznie można było zabrać na jakiegoś stronę, to nie ktoś zostawał. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. Potrzebował tego lustra społecznego. Nie ma wśród Bogu równego Tobie, Panie. Pamiętaj, Twemu dzieło i wyśnie plany. Te sekrety były gdzieś na Times Square. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą wspomniły Twe imię. Tylko, że no tak jak tutaj Pani Katarzyna powiedziała, czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twojego imienia. Usłyszeć jakiś komentarz, ale jednak ona sama już nie wierzy z całego serca. Panie mój i Boże, i na wielkie będę chwalił Twoje imię. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwały z głębin otchłani. Boże, zdajesz mi przeciw mnie postawi i zagrając z palców przykazane życie. Że nie wiem, że płaczę pod prysznic, nie mają oni względu na Ciebie. Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły Twej udziel cudze Twojemu. Odpowiedz Ty na swoje służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żyli, czy umarli razem z Nim żyć. Cały czas, że takich świadectw jest wciąż za mało. Tak dużo mówiliśmy o rodzinie. Kropla w morzu tego, co można byłoby zastanówmy się, jak kocham moją rodzinę. W ukryciu chronię swoją prywatność. Na tak naprawdę też nie chcąc być ocenianym przez pryzmat porażki, bo często tak dużo mówiliśmy o tym, że Kościół Święty powinien pomagać. A czym jest dla mnie ta wspólnota? Czy kocham tę wspólnotę? To niestety też dotyczy w ogóle ludzi, żeby też swoich znajomych również tak oceniano. Panie doktorze, ja mam do Pana jeszcze pytanie, bo powiedział Pan o tym, że ojczyzna jest darem jest Boga. Tak, że my wyglądamy w głąb siebie, tylko ona nie jest przypadkiem w naszym informacje życiu. O sobie zdobywamy, patrząc jaka jest moja na miłość do ojczyzny, która w tym czasie to znaczy, poprzez głos Kościoła wzywa nas, abyśmy komuś, dla jej oczyźwienia podjęli się drogi abstynencji. Jakoś się wsłuchać w siebie. Czy to powiedzenie komuś czegoś takiego. Czy modlę się za tych, którzy są uzależnieni, współuzależnieni, może za rodzinę, która żyje obok mnie świadomym siebie człowiekiem, i żeby zdobyć się na coś takiego, żeby czy jest mi to usłyszeć obojętne faktycznie gdzieś tam głęboko, co nam w duszy gra i tak zamknąć bardzo się Pana na Jezusa, to, żeby wszelkie nasze niedoskonałości nam wybaczył. Z tego co wiem, zmiłuj się nad nami, Panie.
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Proszę nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas odkłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Powiedziałem nawet o tym, że tak naprawdę słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowało wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Boga i chwały ludzkiego Izraela. Chwała Ojcu i Duchowi Świętemu. Jego na teraz i zawsze i na wieki wieków. Wszechmogący wieczny Boże, udziel nam wszechświętego spoczynku i spraw, aby światło naszej dzisiejszej pracy wydało krąg wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O spokojny śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pod Twoją obronę przydzielamy się Święte Boże, naszymi prośbami, prosimy radzić potrzeba naszych, ale wszelakie dłuższe, oraz nam zawsze daje Panu chwalebne i pochwalne. O Pani nasza, poradowniczka nasza, ochroniczka nasza, życielka nasza, która zwyczajna, wszystko tak jest pewnego rodzaju, swojemu Synowi nas poddawaj. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za to spotkanie, dziękujemy Michalitom za zaproszenie. Księży Janie, bardzo dziękuję. Ja też bardzo, bardzo dziękuję za to, że przybyliście tutaj z telewizją Trwam, z Radiem Maryja. To jest też mówienie o szczególnym miejscu naznaczonym przez założyciela Zgromadzenia Świętego Wiary, więc cieszę się również jako zakonnik, jako Michalita, że tutaj byliście. Księże biskupie, ja tak może zwrócę się na koniec z jakąś ogromną wdzięcznością. Ja wsłuchiwałem się w dzisiejsze kazanie. Było ono takie piękne na temat tego miejsca i sądzę, że dla nas Michalitów, dla Michalitek też jest takim bodźcem, żeby pokochać jeszcze bardziej to miejsce. Bardzo dziękujemy. Kochani, za 10 minut rozpoczyna się sierpień. Prosimy o szczególny dar abstynencji. W imię tego, co mówiliśmy przed chwilą, w imię tej ogromnej troski odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i ojczyznę. Szczęść. Niech nam w tym pomaga to święty Alfons, którego jutro uroczystość przeżywamy jako redemptorystów. Tak, naszego zgromadzenia. Pozdrawiamy też redemptorystów wszystkich tutaj miejsca Pestowego i całą rodzinę Radia Maria, wszystkim, którym Radio Maria towarzyszy. Bardzo dziękuję też Panu Waldkowi za realizację naszych rozmów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Prosimy na antenę nasze studio w Toruniu. Ale przecież to też nie o to chodzi, więc tutaj dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby jednak te opinie innych ludzi o nas zawsze tak troszeczkę jednak 51 minut po godzinie 23. Zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Wydarzenia Powstania Warszawskiego i postawa młodych Polaków dziś kształtują postawę gotowości do służby ojczyźnie, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W przededniu wybuchu powstania najwyższy przedstawiciel państwa polskiego spotkał się z kombatantami w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent Polski uczestniczył także we mszy świętej sprawowanej na Placu Krasińskich. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdak, biskup polowy Wojska Polskiego. Następnie odbył
się apel pamięci i patriotyczny koncert. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40, nawet 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Nie milkną echa po słowach wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz, wypowiedzianych podczas uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego. Prezydent stolicy wykorzystała ten moment do bieżącej walki politycznej. Oburzenia nie kryją powstańcy. Politycy PiSu mówią o skandalu. Prezydent stolicy stwierdziła, że w Polsce każde pokolenie, także dzisiejsza młodzież, musi przejść próbę. Jak mówiła, jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja i prawa człowieka. Bo żadna z tych wartości nie jest gwarantowana raz na zawsze. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans może przyjechać do Polski. Ma to związek ze wszczęciem postępowania o naruszenie unijnych przepisów po opublikowaniu ustawy o ustroju sądów powszechnych. Komisja uważa, że ustawa jest sprzeczna z unijnym prawem. Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda zawetował dwie ustawy reformujące wymiar sądownictwa: o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisał natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych. Do 4 sierpnia będzie gotowa do przesłania Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie Puszczy Białowieskiej, poinformował minister środowiska profesor Jan Szyszko. Szef resortu zapewnił ponadto, że ministerstwo działa zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Podkreślił też, że resort wyśle pismo w sprawie wycinki we wskazanym wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej terminie. W ubiegły piątek do ministerstwa trafiła wstępna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinania drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Służby Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu. Projekt zakłada m.in. stworzenie formacji liczącej 3000 funkcjonariuszy. Będą oni mogli wykonywać działania operacyjno-rozpoznawcze. Według autora projektu MSWiA celem proponowanych rozwiązań jest usprawnienie służby, która ochrania najważniejsze osoby w państwie. Przewóz towarów wrażliwych, jak paliwa czy wyroby zawierające alkohol etylowy, ma być nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych GPS, zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, który przyjął rząd. W obecnej wersji przepisów towary są tylko zgłaszane do stosownego rejestru. Zakończył się drugi etap prac archeologiczno-ekshumacyjnych na terenie byłego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Prace instytutu mają na celu odnalezienie szczątków, m.in. ofiar komunizmu. Rozpoczęcie kolejnego, trzeciego już etapu prac poszukiwawczych specjaliści IPN planują jesienią bieżącego roku. Polski Gaz-System oraz duńska spółka Energinet podjęły decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do realizacji projektu Baltic Pipe. Zdecydowało o tym powodzenie pierwszego etapu procedury Open Season. Jej celem było zbadanie zainteresowania uczestników rynku tym projektem, a także potwierdzenie ich gotowości do zarezerwowania przepustowości na odpowiednim poziomie. Gazociąg Baltic Pipe o przepustowości 10 miliardów metrów sześciennych będzie łączył polski i duński system przesyłowy. Sąd w południowo-wschodniej Anglii uznał 16-letniego Brytyjczyka za winnego dokonania w sierpniu ubiegłego roku w Harlow nieumyślnego zabójstwa 40-letniego Polaka. Orzeczenie takie wydało jednomyślnie 11 ławników, którzy uznali, że 16-latek zaatakował Polaka bez zamiaru spowodowania jego śmierci. Decyzja o wymiarze kary zapadnie na oddzielnym posiedzeniu sądu 8 września. Młody Palestyńczyk, który w piątek w Hamburgu przy użyciu kuchennego noża zabił jedną osobę, a 7 innych zranił, chciał umrzeć jak męczennik, poinformowała niemiecka prokuratura federalna w Karlsruhe.
Przebywający w areszcie Ahmad A. powiedział już podczas przesłuchania, że od dłuższego czasu interesował się radykalnym islamem, a na dwa dni przed zamachem postanowił dopasować do tego swój styl życia. Włoskie władze przygotowują misję marynarki wojennej, której celem jest wsparcie Straży Przybrzeżnej Libii w ochronie jej granic i walce z przemytem migrantów. Z operacją wiąże się nadzieje na zatrzymanie fali migracji. Zdaniem opozycji to nie wystarczy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że planowana redukcja personelu placówek dyplomatycznych USA, która ma objąć ponad 750 osób, dotyczy nie tylko dyplomatów i personelu technicznego, ale też pracowników będących obywatelami Rosji. Decyzja rosyjskiego MSZ-u to reakcja na przyjęcie w czwartek przez Senat USA ustawy o nowych sankcjach przeciw Rosji. Marszałek położonego we wschodniej części mora w kraju Zlińskiego ogłosił na całym jego obszarze stan zagrożenia w związku z szerzeniem się wśród dzików afrykańskiego pomoru świń. Zapowiedział jednocześnie częściowe otoczenie ogniska zarazy płotem elektrycznym. Weterynarze potwierdzili dotąd pomór u 72 spośród 115 znalezionych tam padłych dzików. Ognisko obejmuje miasto Zlin oraz 10 okolicznych gmin. Przywódcy USA i Japonii wyrazili zaniepokojenie poważnym i narastającym zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Sprawa ma związek z przeprowadzoną przez Pjongjang w ostatni piątek kolejną próbą międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Jak poinformował Biały Dom, prezydent Donald Trump rozmawiał dziś telefonicznie z premierem Shinzo Abe. Postanowiono, że konieczne jest wywieranie większej presji gospodarczej i dyplomatycznej na Koreę Północną. Na koniec skrótu jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Belg Dylan Teuns wygrał w Szczyrku trzeci etap kolarskiego Tour de Pologne. Trzeci był Rafał Majka, którego wyprzedził kolega z drużyny Peter Sagan. Liderem wyścigu kolarskiego jest właśnie Słowak Peter Sagan. W klasyfikacji generalnej wyprzedza o 6 sekund Teunsa oraz o 12 Rafała Majka. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Sierpniowa bitwa o Polskę, 73. rocznica Powstania Warszawskiego. W naszym dzienniku specjalny dodatek.